fajnie by było, jakby Daniel gdzieś zamiast w mediach te uszczypliwe rzeczy powiedział mi kiedyś w twarz, bo nieraz się widzieliśmy od momentu, w którym tak bardzo go uraziłem i nigdy w życiu nie powiedział do mnie złego słowa. Bił ze mną piątki, uśmiechał się, klepał mnie po plecach. Od 3 lat czekałem na tę walkę, żeby przyszedł ten moment, dopóki jeszcze jestem zdrowy, dopóki jeszcze jestem na topie, żeby wyjść i mu tego nosa utrzeć za to chamstwo, które poszło w moją stronę.